to, co się dzieje z dolarem, to, co się dzieje z płynnością, napędza rynek krypto, napędza rynek aktywów finansowych globalnie też. Ty byłeś osobą, która bardzo głośno mówi na temat tego, że Bitcoin urośnie do kwoty 100 tysięcy. Dochodziły do mnie takie słowa właśnie, że twój wizerunek jest mocno w tarapatach, bo jakiś czas ciebie nie było w mediach. Kupuję Bitcoiny od 2014 roku. Pierwsze kupowałem za 1852 zł. Dzisiaj Bitcoin kosztuje 30 tysięcy dolarów. Umówmy się, dobrze inwestuję kasę, nie? Położyłem urządzenie, interfejs do przechowywania wszystkich wartości, które są zabezpieczone kryptografią. To jest coś nowego. To jest tak samo, jak kiedyś iPhone wyszedł. Business Rider. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Kamil Gantarz. Piąteczka. Cześć, Daniel. Kamil jest przedsiębiorcą, jest takim pasjonatem i ekspertem w dziedzinie blockchainu, w dziedzinie ekonomii, ale też i bankowości międzynarodowych i finansów. Więc zaprosiłem Kamila, żebyśmy porozmawiali na temat gospodarki, na temat kryptowalut i na temat startupów technologicznych. Kamilem my się widzieliśmy, znamy się już długo, prawda? Natomiast Kamil był ostatnio 3 lata temu bodajże w pandemii gościem mojego programu. Postanowiłem jakby zrewidować poglądy, bo pamiętam, rozmawialiśmy, to było chyba w 2020 roku, na temat właśnie kryptowalut. Dużo się wydarzyło w tamtym czasie na rynku kryptowalut. Mocno urosło. Mocno urosło, mocno spadło. No ale wiesz, od nas tego ostatniego odcinka to jesteśmy na mega plusie, nie ogrom. Tak, jesteśmy na mega plusie. I teraz, jak dzisiaj wygląda rynek kryptowalut? Tak, jak byś go dzisiaj podsumował? W którym momencie jesteśmy? Wiesz co, no jesteśmy po dużych spadkach, które są związane z wyciąganiem płynności przez amerykański sektor finansowy, ale właściwie globalnie, bo mieliśmy takie cykle ostatnio podnoszenia stóp procentowych globalnie na świecie, no w Polsce też tego doświadczyliśmy. Każda osoba, która posiada kredyt, myślę, że mogła zauważyć. Chyba w nieruchomościach też, prawda? Tak. Mocno to można doświadczyć i zobaczyć, co się dzieje też na rynku nieruchomości w kontekście właśnie wysokości stóp procentowych, a właściwie tempa zmiany stóp procentowych, no bo wychodziliśmy z poziomu 0,1 stopy referencyjnej. No i ten przyrost był bardzo, bardzo duży. Teraz myślę, że mamy już zatrzymanie tego, czy jeżeli czekałyby nas jakiekolwiek podwyżki, to jakieś ostatnie. I raczej nie sądzę, żeby w Polsce, Stany Zjednoczone gdzieś tam przebąkują, czy Fed straszy, że będzie chciał jeszcze podnosić, ale uważam, że nie powinniśmy się jakoś tego specjalnie obawiać, to znaczy nie twierdzę, że nie może nie być jeszcze jednej czy dwóch podwyżek, jakieś te o 0,25, czyli 25 punktów bazowych. Ale w Polsce czy w Stanach? W Stanach, ale Stany bardzo mocno rzutują, wiesz, na przykład na sytuację na rynku, tak, nawet na polskim rynku kapitałowym, więc to, co się dzieje z dolarem, to, co się dzieje z płynnością, napędza rynek krypto, napędza rynek aktywów finansowych globalnie też. Okej, to jaki mamy mniej więcej kurs dzisiaj? 30 400 dolarów. Wahamy się od dawna w okolicach. Między 30 a 31, to jest taki zakres ruchu tego. Dokładnie, i to jest jakby, jakbyś to ocenił, tą wartość Bitcoina? No, ona już jest prawie 100% na plusie od dołka lokalnego, który się tam wyrysował w listopadzie 2022 po upadku giełdy FTX. No, on jest mocno skorelowany z dołkiem na płynności finansowej netto, którą mierzymy w Stanach Zjednoczonych, i ta płynność miała dołek 30 września 2022. No ale oczywiście rozumiemy, że taka sytuacja jak upadek FTX-a był bardzo dużym takim szokiem dla branży, no i spowodował po prostu jeszcze dodatkowe spadki. A ja już wtedy mówiłem też na moich raportach, gdzie generalnie komentuję co 2 tygodnie sytuację rynkową, że no to są małe spadki jak na takie wydarzenie, nie? Bo spadło 25% z poprzednich poziomów. Właśnie, i teraz właśnie chciałem o tym porozmawiać, bo ty byłeś osobą, która bardzo głośno mówi na temat tego, że Bitcoin urośnie do kwoty 100 tysięcy. Minimum, tak. Nawet podałeś datę publicznie, prawda? Tak jest. I jakby z tego, co wiem, to się spotkałeś z wielką falą hejtu i wielkiego niezadowolenia. To prawda. I powiedz mi, jak jakby o tym było bardzo głośno słychać. Ja nie jestem, można powiedzieć, w tej
tej bańce, w takim sensie w tym świecie krypto bardzo mocno osadzone, natomiast dochodziły do mnie, w związku z tym, że się znamy, mamy wspólnych znajomych i jakby działamy też w przestrzeni publicznej, dochodziły do mnie takie słowa właśnie, że gdzieś tam twój wizerunek jest mocno w tarapatach, bo jakiś czas ciebie nie było w mediach, prawda? Gdzieś tak, tam... wiesz, pierwsza rzecz to odniosę się do predykcji, tak? Czy... No jasne, moja predykcja zakładała, że Bitcoin będzie już na poziomie 100 tysięcy złotych do marca 2022. To się nie wydarzyło, o czym jasno już wiem, no chyba właśnie w marcu, około marcu, kwietniu zeszły na kanale chyba przygody przedsiębiorców. No i koniec, no jakby wiesz, temat predykcji na rynku finansowym jest taki, że im większy ekspert, im większa tak naprawdę osoba gdzieś tam medialna, to jej skuteczność, brutalnie mówiąc, jest mniejsza niż 50%, tak? I tak naprawdę wiele ludzi nie rozumie, że na rynku finansowym w ogóle wystarczy mieć 40-50% skuteczności, żeby zarabiać ogromne pieniądze, bo to nie o to chodzi, kto ma rację na rynku, tylko chodzi o to, kto zarabia pieniądze, a zarabia się pieniądze albo w horyzoncie czasowym, który się ma do siebie dopasowany, tak jak ja to robię, wiesz, jeżeli ktoś mnie ocenił, powinien oceniać moje transakcje, a nie, wiesz, moje predykcje. Moja transakcja jest taka, że kupuję bitcoiny od 2014 roku. Pierwsze kupowałem za 1852 zł tam z groszami, kupowałem chyba najniżej za około 860 zł, więc wiesz, dzisiaj bitcoin kosztuje 30 tysięcy dolarów. Umówmy się, dobrze inwestuję kasę, nie? Swoją. I wiesz, i też klientów, bo z klientami też gdzieś tam pracuję. I czy to na raportach, czy to, wiesz, indywidualnie. No i są osoby, które w tym 14 roku kupowały ze mną kryptowaluty i do dzisiaj posiadają mnie, tak? I część pieniężał wcześniej też oczywiście. Jasne, ale wróćmy do tego 22 roku. Tak? I jakby dlaczego ta predykcja się nie spełniła? No bo... Dlatego, że miała dwa parametry. Mówiła o poziomie cenowym i o dacie. Przeważnie jest tak, że ciężko trafić w obie rzeczy, nie? A ja po prostu, wiesz, no nie bałem się robić predykcji, bo miałem bardzo duże do tego, wiesz, przekonanie na tamten moment. Dlaczego się nie sprawdziła? Bardzo prosta rzecz, wyciągano płynność. Ja liczyłem na to, że bank centralny będzie podnosił stopy procentowe, ale nie będzie w stanie redukować płynności, bo doprowadzi to do upadku banków. No i wybrali upadki banków, bo przewidziałem te upadki banków, znaczy liczyłem na to, że to nie dojdzie do dołu, że będą bronić system bankowy, a nie, że będą go niszczyć, nie? A dzisiaj wiem, że oni chcą konsolidować ten system i raczej, żeby takie banki jak JP Morgan, Bank of New York Mellon przejmował to, no i wiesz, no i w tym sensie był błąd. Ta sama teza jest dalej w grze, to znaczy i to już zaczyna się dziać, bo tak jak powiedziałem, dołek na płynności był we wrześniu 2022 roku. I co się dzieje? I wszystko zaczęło rosnąć później, wiesz, po grudniu 2022, zobacz jak Nasdaq rośnie, jak szalon, po prostu wszyscy mówią, niemożliwe, gdzie tam zaraz kryzys, stopy procentowe wysoko, dlaczego spółki rosną? No właśnie o to chodzi, że powodem tych wszystkich wzrostów jest to, ta sama moja teza, czy obserwacja rynku, bo to przecież nie chodzi o to, że to jest moja obserwacja, tylko że takie rzeczy się dzieją po prostu w ekonomii. Płynność napędza dzisiaj ceny aktywów finansowych. W 2008 roku doszło do resetu finansowego, pierwszej części tego wielkiego resetu, o którym mówimy, i tak naprawdę w tym momencie zmieniła się ekonomia. I ludzie jeszcze tego nie rozumieją. W 2008 roku czy 2018? Tak, w 2008. Wtedy jak był ten wielki kryzys finansowy, tak? I to leczenie tego kryzysu właśnie zaczęło działać przez zerowe stopy, co właśnie później dalej napędziło, no nawet też nasz polski rynek nieruchomości później, bo w Polsce też te stopy były niskie, prawda? I dostarczenie płynności. Chodzi o to, że w takim otoczeniu, jak duża ilość pustego pieniądza, dobra, które są skończone, skończona jest ziemia, prawda? Tak. Skończone są też pewien sposób złoto. Nieruchomości, złoto. Kryptowaluty są jedną z najbardziej, przynajmniej Bitcoin, może tak, może nie kryptowaluty, ale Bitcoin jest jedną z najbardziej matematycznie ograniczonych, skończonych substancji czy dóbr na ziemi. I tyle, bo nawet złoto się wydobywa w tempie od 1,5% do 2,5% rocznie, nie? Taka jest inflacja na złocie. Bitcoin też ma jeszcze inflację, bo jeszcze się go wydobywa, ale algorytmicznie jest ograniczony. Więc to wszystko powoduje, że wszystkie aktywa rzadkie, sztuka, zegarki, rosną na wartości. Okej, a jakbyś miał dzisiaj wrócić do tamtego czasu, do tej predykcji, którą miałeś, co byś zmienił?
czy... No czy... na tamten moment bym nie zmienił, bo wiesz, ale, o co ale, chodzi. Ale byś zmienił może komunikację tego, no bo wiele osób jakby potraktowało to z Holokami Gantarz, swoją opinią i jakby, bo gdzieś tam jesteś ekspertem w środowisku, prawda? I tak. Posłuchała się ciebie, no natomiast jakby no, pewne rzeczy no, nie dało się przewidzieć, albo nie przewidziałeś, to nie wiem, czy dalej byś to komunikował w ten sposób, czy dalej bym komunikował, bo wiesz, jeżeli ktoś chce powiedzieć, no trzeba było lżej komunikować i tak dalej, wiesz, że ja dostałem taki feedback od wielu moich klientów. Kamil, dlatego, że ty byłeś taki pewny, jak kupiłem i zarobiłem na kryptowalutę. Więc jeżeli ja bym to zaczął rozcieńczać, tą komunikację, to powiem ci, że wiele ludzi by nie zarobiło pieniędzy na tym rynku. Okay. Więc chodzi o to, że ja rozmawiam z ludźmi i, bo widzisz, odniesiemy się trochę do komentarzy w internecie. Ja rozmawiam z ludźmi, z moimi klientami. Moi ludzie zarabiają ogromne pieniądze, tak, którzy korzystają z moich usług. Przykład, ostatnio, wiesz, miesiąc temu miałem raport we wtorek, nagrywamy w poniedziałek. To już miesiąc od raportu, wiesz, pokazałem pewną spółkę, no nie, na Nasdaqu i wiesz, i tydzień temu ona już była 100% na plusie i ludzie zarobili 100%, którzy z tego skorzystali. Wiesz, to nie była nawet żadna ani rekomendacja, ani nic takiego, prawda? Po prostu pokazałem koncept, no i ktoś albo z tego korzysta, albo nie. A to nie jest trochę tak, że ludzie po prostu biorą wyrywkowo tylko i wyłącznie twoje informacje i robią po swojemu? Ale czy... dokładnie tak jak mówisz, bo jak ja w wielu materiałach mówiłem, że krypto będzie się korygować 80%, przecież Bitcoin nie spadł więcej niż 80%. Tak. Nie stało się nic, o czym bym nie mówił. Dlaczego tak mówiłem? Bo nawet jak mówiliśmy o tym, że Bitcoin idzie do 100 tysięcy, to przypominam, że w czerwcu 2021 roku był po 50% korekcie. Chodzi o to, że tego typu korekty na tym rynku są standardem. Mało tego, moja taka teza, którą ludzie, wiesz, przeżywają, o, jak możesz mówić, że nie ma bessy i tak dalej. Ja nawet powiem brutalnie, że mogą się ludzie bardzo mocno zaskoczyć, że ta hossa obecna tak naprawdę może być kontynuacją tej poprzedniej, jak to niektórzy myślą. Albo wręcz kontynuacją i zakończeniem tego rynku dużo szybciej, dlatego że właśnie ogromna liczba płynności wraca na rynek. Podniesienie stóp procentowych generuje ogromne koszty odsetkowe, które w jakiś sposób tak wirtualnie obciążają i zadłużają system, bo jeżeli trzeba zapłacić odsetki 5% od PKB, czy od zadłużenia, które wynosi 764% PKB Stanów Zjednoczonych. Tak jest globalne zadłużenie Stanów. Zadłużenie federalne, zadłużenie lokalne, zadłużenie na poziomie stanowym, zadłużenie gospodarstw domowych, zadłużenie korporacji, instytucji niefinansowych i finansowych. To wszystko powoduje, że nagle się robi, że 40% całego PKB to są odsetki. Nie ma takich pieniędzy. Nie może być tak, jeżeli wzrost gospodarczy wynosi efektywnie 1,7% średnio na przestrzeni ostatnich, od 2008 roku wynosi 1,7% średnio, realny wzrost PKB to w Stanach Zjednoczonych, to my nie możemy mówić o tym, że da się pokryć te odsetki. Okej, okay, a to nie jest tak przypadkiem, że skoro Stany drukują pieniądze, to tak trochę okradają cały świat poprzez to, że cały świat posiada ich pieniądze i się nimi rozlicza. Tak naprawdę oni mają tą walutę, ale przez to, że mają drukarkę, gdy mają wszystkich innych... To się nazywa eksport inflacji. No tak, tak, to co mówisz, dokładnie. Dokładnie tak jest. I wiesz, i to jest najważniejszy produkt eksportowy Stanów Zjednoczonych, tak. To jest dolar amerykański, zabezpieczony lotniskowcem. czyli pod bronią, tak? Tak, w razie czego, wiesz, podpływamy. Zaraz wrócimy do tej dużej ekonomii, ale chciałem jeszcze zapytać, okej, okay, jakie są na dzisiaj, na dzień dzisiejszy, czyli na lipiec 2023? Twoje predykcje. Ale predykcje się nie zmieniły dla krypto, czyli od 100 do 315 tysięcy, no przy czym, że przy takich spadkach, jakie ostatnio były, to 100 tysięcy to jest taki już, wiesz, taka oczywistość, że ja bym nadal uważał, że to jest takie minimum socjalne, ale no te poziomy to raczej będą 150-200 te minimalne, a 315 nie, tu się nie przesuwa moja granica, aczkolwiek... W horyzoncie czasowym, no... Wiesz, wiem, że ciężko będzie dla ciebie tę datę wyciągnąć. Wiesz co, no, mogę powiedzieć to samo, tak? Tylko że proszę pamiętać, że jak mówimy o cenie, no to ciężko mówić o dacie, tak? Bo jedno trochę potrafi wykluczać drugie, ale wiesz, no nie sądzę, że to będzie w tym roku, tak, żeby była jasność. 24 uważam, że to jest rok bardzo dużych wzrostów i teraz zobaczymy, czy rok 2024 to będzie koniec już wzrostów, bo
Nie jestem pewny, co będzie w 25. Bardzo mocno jest to zaburzone, czy nawet ciężko wyciągnąć wnioski. Właśnie zależy wtedy, kiedy będzie wyciąganie płynności, bo teraz jestem, widzisz, bardzo ostrożny i wyczulony na tą płynność. Jeżeli bym wtedy patrzył na płynność, tylko ja wtedy nie patrzyłem na płynność w takim ujęciu, jak patrzę to dzisiaj, bo ja dopiero od czerwca 2022 patrzę na płynność, nie? Okay. Bo ja zrozumiałem, że to jest mechanizm napędzający rynki dzisiaj, nie? W tym otoczeniu tego wielkiego resetu, który się zaczął w 2008 roku. Jakbyś miał teraz spojrzeć na rynki, może zacznijmy od naszego podwórka, to na jakim etapie jesteśmy dzisiaj, jeżeli chodzi o Polskę? Polska to wiesz, jest na bardzo niskich poziomach i powiem szczerze, jak już przyjdzie ten czas, ja mówię, że ten dolar będzie raczej spadał, tylko cały czas nie może się przebić tej 101-100 na indeksie DXY, indeksie dolara. Jak już dolar zacznie porządnie spadać, to myślę, że Polska będzie bardzo fajnie giełda się zachowywać, tak? Ja jestem mocno, wiesz, w technologię zaangażowany i tu nie chodzi tylko o blockchain, tak? Czy technologie związane bezpośrednio z Web3, ale też takie pośrednio związane z Web3, jak sztuczna inteligencja, czy nawet biotechnologiczne spółki, wiesz. Ja jestem inwestorem, który docenia wzrost gospodarczy wynikający ze wzrostu technologicznego, bo tak naprawdę to jest jedyny dzisiaj motor wzrostu, oprócz drukowania pieniędzy. No ale drukowanie to jest standard. Tak, no drukowanie to jest standard, nie jesteśmy jedynym krajem, który drukuje. No Tomasz, jak byś się ocenił gospodarkę Polski? No bo mamy dzisiaj wybory, więc można powiedzieć, że jest kolorowo, pieniądze się leją. Natomiast uważasz, że jakby nasza gospodarka jest krytycznie sytuacji, czy jest jakby ma solidne fundamenty do tego, żeby jak będą pewne perturbacje, żeby przejść w miarę suchą nogą? No wiesz, ja zawsze się przejmuję, czy to, co nie jest do końca dobre gospodarczo, to są wszelkie te właśnie programy socjalne. Czy mówisz, że wszystko jest kolorowo, na wszystko są pieniądze, ale jeżeli będziemy wydawać na, wiesz, transfery bezpośrednio do ludzi, no to tak naprawdę mamy pierwszy wielki motor napędzający inflację. I o ile mówimy, że Amerykanie drukują, to często te pieniądze trafiają na rynek finansowy. I rynek finansowy napędza bardziej ceny aktywów finansowych, co dla biednych ludzi nie jest dobre, bo bogaci się bogacą, bo mają aktywa. Przepraszam, ja tak cały czas do Stanów, ale no, jakby muszę porównać tą sytuację. Jeżeli mamy sytuację, że od lat 70. W ujęciu przeciętnego wynagrodzenia indeks S&P rośnie, wiesz, prawie wykładniczo, czyli chodzi o to, że z roku na rok coraz trudniej mieć jedną jednostkę tego indeksu w realnym wynagrodzeniu, no to powoduje, że ludzie efektywnie biednieją, bo nie, ucieka przed nimi wszystko to, co jest motorem majątku, tak? Praca może, wiesz, prowadzić do bogactwa, ale raczej praca w postaci prowadzenia własnego biznesu, prawda? Rzadko kiedy ktoś, wiesz, na etacie te rzeczy osiąga, a jeżeli ktoś nie jest przedsiębiorcą, no i nie inwestuje, to po prostu każdego roku jest coraz biedniejszy. I to jest ta inflacja cen aktywów finansowych przez działania polityki monetarnej. Polityka monetarna bardziej napędza rynek finansowy, no i to, co powiedziałem, ta inflacja aktywów finansowych, a polityka fiskalna napędza inflację podstawowych dóbr, prawda? I to powoduje, że mamy właśnie te rosnące ceny. Więc jeżeli chcielibyśmy mówić o super takiej idealnej sytuacji w polskiej gospodarce, to chcielibyśmy mieć relatywnie niskie programy socjalne, żeby zapewnić stabilność cen. No, natomiast to jest mało możliwe, bo teraz kto by nie wygrał tak naprawdę, no to jest już zakładnikiem poprzedników trochę. No bo puszka Pandory została w 2015 roku otworzona. Jeśli komuś daje, to się już później ciężko komuś zapleść. Weszliśmy do zachodniej Europy bez majątku zachodniej Europy, nie? Wyobraź sobie normalnego śmiertelnika, który ma kapitał 10 tysięcy, 100 tysięcy złotych, tak? Który dłużył na etacie, to z takiego kapitału nie stworzy się majątku wielomilionowego na samej giełdzie, prawda? Jak wiesz, robisz to, są takie przypadki już w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, wiesz, no kupując kryptowaluty, no bardzo tanio, też ludzie to robili, więc i tak i nie, chodzi o to, że to nie jest pewniak, nie? Tak, wiesz. A chodzi o to, że biznes też nie jest pewniak, ale można powiedzieć, że ilość ludzi, którzy zarobiło się w własnym biznesie dużych pieniędzy i aktywów trwałych takich, które dają pieniądze, no jest w biznesie najwięcej. Znaczy to jest najprostsza droga do bogactwa, rozwiązania problemu. Wiesz, jest taka zasada. Chcesz być miliarderem? Rozwiąż 10-miliardowy problem ludzkości.
Więc to jest recepta, proszę bardzo, za darmo na kanale. To bycie milionerem jeszcze jest łatwiejsze. No nie, no 10-milionowy problem to można rozwiązać, w miarę szybko. Także to można w miesiąc rozwiązać. Okej, wróćmy jeszcze do tych swoich predykcji, do hejtu, bo wiem, że zniknąłeś na chwilę z internetu. Ale to nie przez hejt, tylko przez pracę nad projektem. Korelacja była, prawda? Tak korelacja była, wiesz, no na pewno to nie jest, wiesz, motywujące, jeżeli mam inne rzeczy na głowie i ważniejsze, które, wiesz, budują mój majątek i majątek moich klientów, no to się skupiam na tym, prawda? No oczywiście, że to tak samo daje energię, jak i też potrafi zabrać. A jak ty sobie, powiedzmy, radziłeś z tym hejtem, tak? Bo tam na pewno komentarze były różne, prawda? No były. Wiesz co, na początku chyba nawet sobie nie radziłem jakoś tak idealnie dobrze. Starałem sobie, to była taka sinusoida. No było trudnie, tak? Czasem nawet, wiesz, fizycznie bolało wręcz, nie? Okay. Czyli to potrafi być wręcz taki ból fizyczny, tak? Bo obszary mózgu takie same się aktywują, więc wiesz, jakby jestem człowiekiem, dotknęło mnie to w jakiś tam sposób. Wiesz, póki nie zrozumiałem, że po pierwsze, pewnie ponad połowa tego całego hejtu to jest hejt na zamówienie, ktoś to opłaca. Zresztą zapraszam wszystkich Państwa, żeby, jeżeli tu nawet będą pod filmem negatywne komentarze, albo zobaczyć inne kanały, tak, gdzie jest częściej występuje, na przykład Instytut Kryptografii, to polecam sobie otworzyć na YouTubie na przykład jakiś komentarz i zobaczyć komentarze, które dana osoba na danym kanale robiła. To na przykład jest tylko komentarz pod moim filmem jeden, albo tylko pod moimi filmami, zobaczyć jaki. Na Twitterze zapraszam też do zobaczenia, co komentują inne osoby, bo wiesz, można zobaczyć tweety i odpowiedzi udane osoby. Wejść na przykład na negatywny komentarz, no i potem widzisz, hejtują polityka, hejtują jakieś kwestie, ruski ońca, tak? Albo ukraińskie coś tam i hejtują, jak była jeszcze pandemia, to hejtowali szczepionki albo antyszczepionkowców, zależy od tego, i hejtowali mnie. I wiele ludzi zarobiło tysiące, albo wiesz, dziesiątki tysięcy ludzi zarobiło ogromne pieniądze na kryptowalutę. No to teraz po pierwsze, komuś zabrało to rynek. Jakimś tam innym, wiesz, trenerom, bo są różne osoby, które sprzedają. No jeżeli są nabywane moje, dlatego że myślę, że tu się nie boję powiedzieć, że to mam unikatową na poziomie, myślę, światowym jakość wiedzy, która jest tutaj prezentowana. Zresztą dostaję taki feedback od wielu też moich klientów, także to nie jest tylko moje zdanie, którzy oglądają też zagraniczne kanały, no i wiedzą, gdzie to się plasuje, tak? Jakby to, co ja prezentuję i spojrzenie makroekonomiczne, które jest tutaj jakby osadzone w krypto. Na początku jakby mnie to bolało, a później zrozumiałem, że to jest po prostu też inżynierowane, nie? Jasne, wykorzystuje się, moja predykcja, ale moi drodzy Państwo, to nie dla moich predykcji mnie Państwo słuchają, a jeżeli mnie słuchają dla predykcji, to proszę się zastanowić, czy Państwo dobrze robią, że inwestują na podstawie, bo gościu powiedział coś w internecie, w sensie predykcję, czy dlatego, że zbudował cały framework inwestycyjny, dla którego warto być na tej branży, nie? Czy inwestować w dany produkt. No więc to do tego się sprowadza. Jeżeli ktoś szuka drogi na skróty, no to niestety dostanie po głowie zawsze. Jeżeli ktoś nie słyszy, że krypto może spać minus 80, nawet jak ja mówię w tym samym filmie, że może urosnąć do 100 czy 315 tysięcy, ono urośnie do 100 tysięcy. I teraz co, potem będą mnie przepraszać? Nie, bo to są trole płatne. Jasne, ale to jaki błąd popełniły te osoby, które tak naprawdę wzięły tylko wyrywek twoich informacji, prawda? Czyli wzięły to, co jest najbardziej pozytywne, nie wzięły tych ryzyk, to okej. Ale czy to zainwestowało zbyt wiele swoich kapitału? Wiesz co, pierwsze, ja mam horyzont inwestycyjny, myślę, że jeżeli nawet po tej dzisiejszej rozmowie, kiedy ja mówię, że mam Bitcoin od 2014 roku, to musi ktoś zrozumieć, że ja mam długoterminowy horyzont inwestycyjny. Ja nie jestem traderem, jak tam niektóre osoby, które się lansują w internecie popularne, że one, wiesz, w 3 miesiące zarabiają, pięknie pokazują i tak dalej, bo niestety statystycznie takie osoby, ja nie mówię, że każda, bo są wybitne jednostki, takie osoby tracą wszystkie pieniądze. I zresztą Jesse Livermore, wiesz, 3 czy 4 razy zbankrutował, w końcu popełnił samobójstwo. I niestety taki intensywny trading przypomina palenie kraku, czyli tej, wiesz, kokainy w formie takiej do jakby palenia. I to są silnie uzależniające rzeczy, które tak naprawdę bardziej bliżej im do hazardu niż do realnego zarabiania pieniędzy. Wyjątek tutaj stawiam, że są wybitne jednostki, które potrafią to opanować i potrafią naprawdę zarabiać ogromne pieniądze. Więc nie chcę tak depresjonować. Albo mają dostęp do informacji. No dostęp do informacji to nie zawsze jest wystarczający rzecz. Też trzeba mieć pewną skill, szczególnie jak się używa lewar.
mówię, 100 tysięcy to jest naprawdę taka, no teraz też nawet niska cena, ale powiedzmy, powyżej 100 tysięcy trzeba, za bitcoina dolarów, trzeba się zastanawiać oczywiście już, jakby co dalej z tym rynkiem, nie? I co musiałoby się stać, żeby właśnie, jakie gospodarcze elementy musiałoby się klocki poukładać, żeby te 100 tysięcy wybiło? No wystarczy ten powrót płynności, nic więcej. Czyli stopy idą, tak? Nie. Płynność na rynku finansowym, czyli zmniejszenie salda reverse repo w Fedzie, polityka luzowania ilościowego, zwiększenie wydatków rządowych przez redukcja salda Treasury General Account w nowojorskim Fedzie, czyli jakby rachunku bankowego Stanów Zjednoczonych. Jest pewna wojna handlowa, szczególnie z Chinami, ale to na razie Stany Zjednoczone są, wiesz, takim systemem finansowym świata. Są, ale wszystko idzie w tym kierunku, żeby przestały być, prawda? No to najpierw niech przestaną być. Wiesz, to jest daleka droga. Żeby przestały być, najpierw rynek obligacji, takich najpoważniejszy rynek długu musi być w innym kraju. Na razie on jest w Stanach Zjednoczonych. I póki to nie ma, to nie ma dyskusji. Jeszcze dużo rzeczy się wydarzy w systemie finansowym, poważniejszych niż zanim dolar przestanie być walutą rezerwową. Okay, może wróćmy do tego CBDC, bo chyba rozmawialiśmy o tym ostatnio. Natomiast jak ten projekt globalny się posunął, jakby, czy wiadomo coś więcej? No w Chinach funkcjonuje, wiesz, CBDC jest spięty na przykład z WeChatem. Mamy San Dolara, który też jest aktywny na Bahamach. W Nigerii mamy Enaire. No ta Enaire to chyba jakby to nie weszło dobrze, prawda? No ale jest aktywnym, wiesz, projektem funkcjonującym, nie? A jeżeli chodzi o nasze takie bliskie podwórko, o Europę? Europa, no to teraz euro. To jest bardzo mocno. Teraz w 2023 roku, na początku roku, były przed takim komitetem Parlamentu Europejskiego dotyczącej komitetem gospodarczym, nie pamiętam dokładnej nazwy, już było przemówienie właśnie w kontekście wprowadzenia CBDC. Tworzą, wiesz, jest dyskusja nad apką, też taką paneuropejską do obsługi CBDC. Pojawiają się kwestie też hardware walletów albo innych urządzeń, które będą to obsługiwać, więc temat jest mocno przygotowywany. Ale czy też wiadomo więcej, jak to ograniczy nas, naszą wolność, i mówi się o tej dacie ważności, mówi się o ograniczeniu wydatków albo o przymusowych wydatkach, wręcz tak jakby, czy coś więcej? Wiesz co, no słyszałeś? Wiesz, z oficjalnej komunikacji to wszystko, to są zaprzeczane są te rzeczy, nie? Wiesz, no są teorie spiskowe, tak? Mówi się, że różnica będzie teorią spiskową faktem, to jest 6 miesięcy. A w tych czasach nawet 3. Prawda, ale wiesz, no część teorii spiskowych zawsze będzie tylko teoriami spiskowymi. Dla mnie to jest bardzo prawdopodobne. Jeżeli ja bym był rządzącym, to generalnie jakby był po drugiej stronie i jakby miałbym swoje cele do zrealizacji, to by było dla mnie świetne narzędzie do tego, żeby wiadomo, że łatwiej się zarządza biednymi ludźmi niż bogatymi, którzy są niezależni od systemu. I tacy, którzy są uzależnieni totalnie od systemu, i jakby ja bym się nie spodziewał, żeby nagle nas chcieli uwolnić od swoich zależności, od swojej władzy, a wręcz przeciwnie. Ja może podam przykład, gdzie już wprowadzono ważność do waluty cyfrowej. To jest Ukraina, rok 2020. Epridimka, taka aplikacja w grudniu 2020 roku. Czyli jeszcze przed wojną. No i tam za zielony certyfikat covidowy dostawało się 500 hrywien. Później podniesiony przy boosterze do 1000 hrywien. I te 1000 hrywien miały 6 miesięcy terminu ważności i były, można było je spożytkować tylko na określone kody produktów, czyli były katalogi wydatków. Ale jak to działało, że w każdym sklepie spożywczym? Nie, trzeba było to spiąć z kartą i sklepy określonego typu generowały takie kody są w systemie. Jeżeli jesteś, masz point of sale, czyli masz punkt taki sprzedaży, który jest, jesteś, przyjmujesz, akceptujesz karty płatnicze, to masz zdefiniowane, jakiego tam katalogu jesteś, masz produkty. I na podstawie tego karta albo przepuszczała transakcję, albo nie. I to wprowadzono, ale później przyszła wojna i trochę to zostało tam rozmyte i została ta aplikacja przeznaczona do czegoś innego. Teraz jest przecież robiony system e-Paragon, w którym tak naprawdę każdy Paragon będzie nabijany i my będziemy pod QR-kodem sobie
dobijali do swojego rachunku, tak naprawdę. I jakby za chwilę to, co kupujesz, niezależnie czy to w kiosku ruchu, czy w sklepie spożywczym, czy w markecie, będzie przypisane do twojego ID i tak naprawdę będzie jakaś zależność między tobą, czy twoim ID, a tym, co kupujesz. No tak, no wiesz, zabierana jest ta wolność. Okej, ale wróćmy teraz do tej technologii blockchain, bo biznes, który ty budujesz, jest oparty właśnie o technologii blockchain, ale... Wykorzystuje technologię blockchain, ale niekoniecznie, wiesz, jest tylko oparty stricte. Właściwie asymetryczną kryptografię. Jasne, zawsze o tym porozumiem, ale jakby jak dzisiaj się zmienił ten blockchain? O ile więcej jest funkcjonalności, o ile więcej jest możliwości jej wykorzystania? No wiesz, no dzisiaj ogromne przestrzenie blockchaina, wiesz, potrafił wyrwać cyfrowe aktywa ogólnie, prawda, czyli cały rynek NFT, który akurat teraz jest na totalnym dołku, jak teraz to nagrywamy, praktycznie w ostatnich tam dwóch, trzech tygodniach już ceny spadły tak dramatycznie, zaczęło się nawet odbijać, ale czyli krypto, powiedzmy, Ether miał dołek w czerwcu 2022, Bitcoin miał w listopadzie 2022, a NFT dopiero teraz. Adopcja i rozwój stablecoinów, zaraz regulacje pod kątem stablecoinów. Stablecoiny, czyli stokenizowane dolary, na przykład amerykańskie, euro, franki szwajcarskie. I wiesz, dzisiaj instytucje finansowe z tego korzystają, Visa z tego korzysta. W Azji bardzo wiele podmiotów finansowych zaczyna to używać, bo po prostu to działa szybciej niż system SWIFT. Chciałbym jeszcze zapytać o Bitfolda, czyli o urządzenie, o firmę, którą ty tworzysz i prowadzisz. Na czym to polega, jakby co tam ma zmienić się na rynku? Bitfold to jest startup technologiczny, który posiada opatentowane technologie, zresztą których jestem wynalazcą, ale są dewelopowane przez mądrych i mądrzejszych dużo bardziej ode mnie inżynierów, którzy się na tym mega, mega znają. No mam ogólnie wspaniały zespół, to trzeba przyznać, naprawdę to są genialni ludzie. My budujemy urządzenie, które staje się interfejsem do Web 3.0, do całego internetu wartości, czyli wszędzie tam, gdzie będziesz miał albo stokenizowane aktywa, albo będziesz miał dostęp do swoich rachunków bankowych, albo będziesz miał to CBDC, albo będziesz miał stokenizowane depozyty bankowe, bo w czasach CBDC, to tak naprawdę dużo większym tematem w CBDC to jest jeszcze tokenizacja całych depozytów bankowych, o którym praktycznie nikt nie mówi, bo to są bardzo nowe rzeczy, które BIS dopiero się w tej chwili nimi zajmuje, czyli bankrot rachunków międzynarodowych. Więc to, co my robimy, to tworzymy urządzenie, interfejs do przechowywania wszystkich wartości, które są zabezpieczone kryptografią. Czy masz fizyczne urządzenie, które jest kluczem do nowej rzeczywistości, do tej cyfrowej rzeczywistości, która nas... Czyli środki są, można powiedzieć, może nie zaparkowane, bo to nie jest chyba odpowiednie słowo, tylko to jest takie narzędzie, z którego można sterować. Możesz wszystkim sterować, ale też przechowujesz autoryzację dostępową. To jest trochę tak jak ta walizka prezydenta do spalania, może się źle kojarzyć, broni nuklearnej, ale chodzi o to, że masz przy sobie taką walizkę prezydenta, która pozwala na przykład sprzedać twoją nieruchomość bez notariusza. Ty masz notariusza w kieszeni, wiesz? Zaczynasz mieć swojego własnego notariusza. Przy okazji masz swój paszport, dowód osobisty. Czyli krótko mówiąc, my jesteśmy takim wielkim sejfem, który jest jednocześnie mobilny i pozwala ci dokonywać wszystkich transakcji, wiesz. Okay, a jak on jest zabezpieczony w takim razie przed działaniami osób trzecich? No właśnie, to jest ta unikatowa konstrukcja. To jest przedmiot patentu, ale chętnie odpowiem. Jasne, ale to musi być jawne, prawda? No, bo to będzie pierwszy... Patent jest jawny, można sprawdzić w internecie. Jasne, ale to jest jakby pytanie klienta pod tytułem, okej, no ja mam wszystko i jakby, no wiadomo, że ktoś mi może to wyrwać z ręki, prawda, do urządzenia i je zabrać. Aha. To jak jest zabezpieczone w takim sensie, że zabezpieczone, jak mnie chroni? Jest zabezpieczone biometrią, jest zabezpieczone też hasłami, dodatkowymi pinami, więc są różne poziomy na przykład autoryzacji, że możesz używać jakby weryfikacji twarzą plus pin, samej weryfikacji twarzą albo czyli używać drugiego hasła. Do boardingu mam pewnie twarz, tak, a do przelewu na dużą kwotę mam już... Twarz plus hasło, plus pin, tak? Okej, okay, a w przypadku na przykład zgubienia tego urządzenia, no oczywiście tak samo jak PLD można je otworzyć po hasłach jeszcze? Tak, można jest seedów, na razie będą to standardowe seedy, później będziemy pracować nad technologiami, które pozwalają, wiesz, odzyskiwać to
w taki czyli sposób. Tak, tak, to byłby taki jakby trezor, tylko z interfejsem... Wiesz co, nie lubię porównania do standardowego walleta, to bardziej bym powiedział, jakby trezor i iPhone mieli dziecko, to tym jest Bitfold. Przypomina ogólnie smartfona, chociaż na ten moment nie ma wbudowanego mikrofonu, bo to jest bardziej klucz, bardziej portfel, tak? W sensie tak jak myśmy mieli nasze fizyczne klucze, paszporty, podpis kwalifikowany, ePUAP, dowód osobisty, wszystko zebrali w jednym, to jest to urządzenie, tak? Klucze do domu, do samochodu, bo docelowo też będziemy chcieli właśnie tym otwierać samochody. Nawet będzie można komuś kluczyk wysłać, na przykład koledze. Wiesz, auto jest tu zaparkowane, nie musisz mu dać fizycznego kluczyka, tylko wyślesz mu transakcję, nawet czasowy, żeby mógł otworzyć swoim Bitfoldem. To jest trochę lokalizację na WhatsAppie, tak? Na przykład, że mu wysyłasz i ona jest czasowa, tak, i ona tak. Później gaśnie. Tak? Tak, możesz czasowo, albo możesz na stałe dać mu kopię, nie? I nawet możesz mu dać kopię za opcją dawania innym. To jest coś nowego. To jest tak samo, jak kiedyś iPhone wyszedł, prawda? To było coś nowego. iPhone stworzył tak naprawdę przestrzeń do bycia interfejsem do Web 2.0, bo przecież gdyby nie iPhone i potem też smartfony na Androidzie, ale przypominam, że iPhone był pierwszy, to nie byłoby Instagrama, nie byłoby Facebooka w wersji mobilnej. To jest Web 2.0. My możemy tworzyć. Web 1.0 to było wtedy, kiedy tylko czytaliśmy, konsumowaliśmy treści. Teraz je tworzymy, czyli jest ten creator economy. Ale Web 3.0 to jest nie tylko piszemy, nie tylko czytamy, ale zaczynamy posiadać cyfrowe wartości. I właśnie na to nie ma miejsca na iPhone. Dane mogą być wykradzione i co wielokrotnie już to było pokazane, to nie jest miejsce, gdzie możesz przechowywać nieruchomość. Trzymałbyś na iPhone'ie nieruchomość, jeżeli nie mógłbyś jej odzyskać, wiesz, na zasadzie, jeżeli ktoś by tylko kliknął, zatwierdził transakcję? Pozwoliłbyś sobie na to? No nie, no ale to nieruchomość powinna być zaznaczona dodatkowo jeszcze czymś zewnętrznym niż tylko właśnie. No, ale chodzi o to, jeżeli to ma być twój notariusz, a ja powiedziałem, że to ma być też twój notariusz, to ty nie możesz mieć możliwości, ona będzie jasna, zabezpieczona tam sądem, bo wiesz, jakaś przymusowa hipoteka chociażby, tak. Prawda? Więc oczywiście będą uprawnienia też organów państwowych do funkcjonowania na tych blockchainach docelowo. Oczywiście można powiedzieć, że Apple mógłby coś takiego zrobić, to byłby naturalny krok, ale Apple tego nie buduje, bo Apple jest bardzo silnie zakorzeniony w Web 2.0 i wiesz, często właśnie duże korporacje nie budują pewnych przełomowych rozwiązań, dlatego że one zagrażają ich podstawowemu biznesowi, modelowi biznesowemu. Dlaczego Kodak, wiesz, przegrał w kamery cyfrowe i w aparaty cyfrowe? Dlatego, że był największym potentatem produkcji, wiesz, błąd fotograficznych, klisz fotograficznych i wiesz, całego aparatu tego wywoływania, nawet tam skanery. Oni mieli całą technologię cyfrową najlepiej rozwiniętą. Chodzi o to, że to oni powinni wygrać, no bo wiesz, no, właśnie nawet no ten skaner, który nadmieniłem, był miejscem, gdzie Kodak miał całe zaplecze technologiczne, ale problem jest taki, że firmy, które są ugruntowane na rynku, potrzebują utrzymać swój rynek. No nie będą dewelopować najnowszych super technologii tylko po to, żeby zarżnąć swój własny rynek. Na początek jest tak, że iPhone kosztował kilka tysięcy złotych, pierwszy iPhone, a Nokia kosztowała 300 zł. Jakby standardowa sytuacja, chodzi o to, że a później technologia tanieje, prawda? Więc to, wiesz, my też będziemy mieli model, wprowadzimy model abonamentowy, prawda? Więc to nie będzie tak, że... Takiej subskrypcji, prawda? Więc nie będzie sytuacji, w której wiesz, cena powinna być zaporą, barierą, bo wiesz, ludzie płacą za rachunki bankowe kilkadziesiąt złotych. W Polsce może jest to mniej popularne, ale za granicą często płacą duże pieniądze. Każdy, kto w ogóle posiada jakieś większe majątki, to płaci, no wiesz, za konto w Szwajcarii, płaci po kilka tysięcy franków. Później będziemy to urządzenie, wiesz, do coraz to, jakby, wiesz, szerszego grona odbiorców. Okej, kiedy już będziemy taki działający, że będziemy zamówić pierwszą wersję? Żeby kupić, wiesz co, być może sprzedaż będzie w przyszłym roku, ale jakby urządzenie faktycznie będziemy dostarczyć w 2025 roku i pewnie wtedy będzie pod koniec 2025 można je też kupić w miarę normalnie. Chociaż będziemy pewnie mieć więcej zamówień, więc to będzie taki okres, bo produkowanie takiej jakby jakości elektroniki też wymaga i skalowania tej produkcji wymaga
dużo pracy. Nie? Kamil, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy wywiad i za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu również. Także mam nadzieję, że ten projekt pójdzie do przodu i się spotkamy za 3 lata i pokażesz mi w rękę to urządzenie i będę mógł je przetestować i Wam też pokazać. Także Kamil, dzięki wielkie. Dziękuję Danielu, dziękuję Państwu, a ja Ciebie zapraszam też do naszego labu kiedyś, żebyśmy nagrali odcinek. Okej, pewnie, chętnie zajrzę. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy Państwu.